Cześć, witam Was wszystkich ponownie. Dzisiaj zagramy sobie w to mordercze późne popołudnie pod względem temperatury w grę Badlands. Są to wyścigi 2D wydane na Amigę w 1990 roku przez jakże dobrze znaną firmę Domark, która jest odpowiedzialna za produkcję wszystkim znanego Vrooma i bardzo lubianego. Jeżeli chodzi o Badlands, możemy to przetłumaczyć jako złe tereny. Głównie gra przenosi nas zniszczone morze. Przenosi nas w czasy postapokaliptyczne, gdzie ścigamy się z modyfikowanymi samochodami, z dwoma przeciwnikami komputerowymi. Dodatkowo gra pozwala nam zagrać przeciwko koledze realnemu, czyli dwóch playerów z joystickami i jeden komputer. Podczas gry, podczas wyścigu rozbudowujemy sobie nasz samochód, uzbrajamy, dozbrajamy, czyli kupujemy jakieś rakiety, kupujemy wzmacniane blachy do karoserii, lepsze opony, turbo i modyfikacja silnika, która nam pozwala na rozpędzenie się do większych prędkości, co nam daje potem przewagę podczas gry. Dodatkowo zbieramy różne rzeczy na trasie. Mamy 8 plansz, tras, 3 życia, czyli 3 razy może nam wybuchnąć samochód, a jest to bardzo możliwe i proste, zobaczycie podczas rozgrywki. I co? Chyba to na chwilę obecną tyle. Włączę sobie głośniki standardowo i możemy rozpocząć grę. Tutaj mamy możliwość wpięcia się drugim joyem. Ja jestem sam, także zaczynamy. Skrócimy ten czas fajerem. Trasa się nazywa Miasto. Mamy czerwony wóz i ścigamy się z chłopakami. Cztery okrążenia. Każde ostatnie okrążenie jest sygnalizowane białą halogenką i odpowiednim dźwiękiem, taką trąbką. Nie jestem do końca pewien, ale pojawiające się na trasie takie klucze, o, u góry przed chwilą były, czy to nie jest życie? Bo nie mamy tak zwane dodatkowe życie, bo nie mamy tutaj czegoś takiego jak naprawa uszkodzeń. Nie doczytałem, także wam tutaj tego nie naświetlę. Zobaczcie, rakiety, opony, turbo, przyspieszenie i shield, czyli ochrona. Ja sobie tutaj zainwestuję na początku w speeda i w turbo. Trasa kolejna, rafineria olejowa albo ropy. Na drodze trafiamy na takie przeszkody jak właśnie plamy oleju, które wprowadzają nas w poślizgi. W późniejszych planszach dodatkowe utrudnienia są takie, oprócz tych, które na trasie znajdziemy, że zostajemy ostrzelani na przykład z wieżyczek na trasie, która się nazywa Prison, więzienie. Zobaczycie zaraz. Na razie te pierwsze plansze są proste. Wulkan. Mi osobiście bardzo ta gra przypomina takie produkcje. Akurat tu nie ten temat na takie rzeczy, ale Dead Rally, czy Rally, jak to się mówi, było na Amigę, na Amigę, na PC-ta, wypuszczone w 1996 roku. Tam właśnie jeździliśmy różnymi gruchotami, mieliśmy możliwość modyfikacji, ulepszania tych fur. A jeżeli chodzi o podobieństwo do gry na Amigę, to strasznie podobna moim zdaniem jest do Indy Heat, czyli do tych wyścigów formuły. Patrzcie, jak niebieski ciśnie.
No, niestety, na drugim miejscu skończyliśmy. Chyba znalazł gdzieś jakieś turbo dodatkowe. Tutaj mamy takie informacje jak szybkość przejechania okrążenia, trzy kredyty, czyli za to, że zajęliśmy drugie miejsce, to przegraliśmy, można powiedzieć. Second place, czyli nasz bohater, który prowadzi pojazd, był wkurzony, tłukł tam pięścią w szybę przednią. Pustynia. Wpadłem w wodę, zwolniłem. Tutaj musimy uważać u góry w takie wystające kolce białe, właśnie, żeby się na to nie nadziać. Znowu się wpakowałem, ale lepiej w tą kałużę wjechać niż te kolce. Może się na tej planszy uda dojechać na pierwszym miejscu. Jest trąbka, czyli ostatnie. Zobaczcie, jakie turbo dostał ten niebieski. Ale ciśnie. A, dobrze, że tam się machnął. Co, mamy pierwsze? Mamy to. Ekstra. Cieszy się bohater u góry, siedząc na zderzaku. I co? Trzymając złoty puchar. Dobra, opony. Ja może jednak w turbo zapakuję. Kurczę, chyba nie zdążyłem ten kupić. Prison Yard, czyli zobaczcie, tutaj mamy wieżyczki. O, właśnie dostałem przed chwilą. To są takie czerwone kropeczki. To są snajperzy, którzy do nas strzelają i próbują nam rozwalić nasz pojazd. Właśnie rozwaliłem swój pojazd na otwierających się takich bramkach. Tu jest zdecydowanie już trudniej. Patrząc na to, w którym miejscu teraz się znajduję, to ciężko będzie dogonić tego niebieskiego. Ale różne rzeczy się zdarzają. Ostatnie okrążenie. I niestety jestem drugi. Wkurzony drugi. Ostatni kredyt. Nie zdążyłem policzyć. Freeway overpass to jest wiadukt autostrady. Jedziemy. No i w tym momencie spadłem, bo tutaj niestety się trzeba rozpędzić i przeskoczyć ten rozwalony wiadukt. I co? Helikopter przynosi nam nas zdezelowany samochód, ale niestety chyba się skończy. O, na tym nasza potyczka z chłopakami. Najwyżej pojedziemy sobie jeszcze raz. Kurczę, ale mnie teraz wyrzuciło już całkowicie. Oni, im wyżej plansza, tym zaczynają coraz bardziej przeszkadzać. Mamy jeszcze jakiś kredyt? Chyba nie. Dokładnie. Enter your initials. Zrobimy jeszcze jedno podejście. Zdobyłem 16 820 punktów. Lecimy jeszcze raz. Miasto. Ta gra też miała bardzo wiele konwersji, z tego co doczytałem. Standardowo Commodore, Amstrady, ale też poprzednikiem tej gry, z takimi samymi podobnymi elementami graficznymi jak ten klucz, o którym wspominałem wcześniej. Jak się nie mylę, a niestety na Atari do końca to. Znaczy, małe mam pojęcie o Atari.
Spirit Race, coś takiego było. Z tego co widziałem. Ale wydane w 1986 albo 7. Bardzo podobne, możecie sobie zerknąć. Ja dzisiaj zaglądałem na YouTubie. Faktycznie coś takiego było. Też przyjemnie się gra. Czy przyjemnie to wyglądało, fajnie. Dobra, może się skupię bardziej na czymś, na mówieniu. Może gdzieś dalej zajedziemy. Dobra. Fajnie dopracowane te wszystkie plansze, na których się ścigamy graficznie. Opony. Speeda. Wulkan. Co my tu na tym wulkanie mieliśmy za przeszkadzajki? Aha. Zamykające się tutaj te wrota. Jak one nas dziawną, no to widzieliście, samochód zostaje totalnie rozwalony. Potem zostaje przetransportowany przez helikopter, tak jak przed chwilą, ten zielony. Ten zielony w ogóle powoli jedzie strasznie. Ostatnie okrążenie. Raz mi się udało przejść tą grę całą. No jest krótka, nie? 8 tych tras tylko trzeba ogarnąć. Tu uważamy na wodę. I na kolce. Niebieski kopa dostał. Już to widzę, ale udało mi się przejechać po tym terenie, gdzie są te kolce. Ostatnie okrążenie. Dobrze, że ten niebieski się tam zakręcił. Ale wcale nie. A, dobra, dobrze, że się nabił na kolce. I dojeżdżamy jako pierwsi. Świetnie. Kurde, ale gorąco. Oponka. Dobra, mamy ten nie do końca do najłatwiejszych należący teren więzienia. Kurczę, nawet polewam te przejazdy. O, rozwalił mnie. Nadziałem się. Kurde. I zaś niebieski uciekł. Ale może go coś tam dziapnie przy okazji jeszcze. Strasznie kuszące skrócić tą drogę, ale... No nic, jestem drugi. Second place. Bohater nie jest zadowolony. Dwa kredyty zostały. Tutaj, jak pamiętacie, musimy się rozpędzać, żeby przeskakiwać rozwaloną tą część tej drogi. Przeskoczył. Czyli nawet widzę, że nie trzeba się produkować, czy górna część, czy dolna. O, tu jest skrót nawet. Zobaczcie. Tylko przeskoczyć. Ekstra. Szybciej. Ależ się zakorkowałem. Będzie drugie miejsce. Dokładnie jest drugie miejsce. Punktów mamy
chyba już więcej. Ostatni kredyt tam został. Przeszliśmy sprawę. O, i kolejna plansza. Baza militarna. Tutaj trzeba uważać na obracającą się wieżyczkę albo dwie, które do nas strzelają. Na rozlany olej i wodę. Jakie mają działanie, to już wiecie. Ostatnie okrążenie. Duże szanse na pierwsze miejsce, bo ten niebieski się wpakował przed chwilą. Ja się też wpakowałem. No, było gorąco. To jest kwestia 2 sekund i jest przed nami. The Yankee Yard, czyli złomowisko. Kurczę, to jak sobie teraz myślę, podobne do Skid Marksa, nie? Też są takie zakręcane trasuby w Skid Marksie. Dobrze, że wpadają na te plamy oleju, bo jestem w stanie łapnąć jakąś przewagę. Wolnie, żeby ich nie przepakować. Ostatnia. Kurczę, jedź. A ty, Lowelku, jedź. Patrzcie, co tu się dzieje. Fuh. No, są emocje. 23, 24, 550 punktów. Jednak zostanę na speedzie. City, czyli wróciliśmy, przejechaliśmy wszystkie dostępne trasy i jak widzicie, odwrócili. Ale to teraz jest zakręcone. Odwrócili nam tor jazdy, w drugą stronę jedziemy, więc zrobiło nam się 2 razy więcej plansz. Można powiedzieć, że jest ich razem 16. Trzeba się przyzwyczaić. Chyba tutaj już mamy plecy, bo zajęliśmy 2. miejsce. Dokładnie. Ale przynajmniej zdecydowanie więcej punktów. Wcześniej 16820, teraz 27290. Dla mnie bardzo fajna pozycja. Szczególnie, że możemy sobie pograć z kolegą, albo z koleżanką, albo z kim tam uważacie. Myślę, że was zainteresowałem. Bardzo ciekawe rozgrywki postapokaliptyczne. A ja lubię akurat takie tematy, bo nie pamiętam, ile razy oglądałem wszystkie wersje Mad Maxa. Może też się tutaj znajdzie taki świrek, któremu się to takie klimaty podobają. Ja na razie wam dziękuję i mam nadzieję, że kolejnym razem zaskoczę was dokładnie jakąś też mniej znaną gierką, która wam rozjaśni pogląd, że jest bardzo dużo mniej znanych gier, a które mają bardzo fajną grywalność. Dziękuję wam, trzymajcie się, fuh, i cześć, bo ja już, kurczę, nie daję rady. Na razie, hej! Thank you.